Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, wracamy do Dying Light 2 The Following. I tak, ostatnio niestety nie udało nam się przejść przez tunel, no i jesteśmy złapani. Naszym następnym zadaniem jest znalezienie kastetu, który w sumie posiadał oficer, który został zamordowany. Tak więc zobaczmy, jak wygląda ich główna siedziba. Główny terminal. Hej, gdzie tu można coś zjeść? W kantynie! W naszym obozie mamy kantynę i lazaret. Jak w wojsku. Nie jak w wojsku. Tu jest wojsko. Kiedyś zaprowadzimy tu kurwa porządek. A ty to kto? Pielgrzym. Jestem kurierem. Kursuję między strefami. Pielgrzym? Otóż tak. Trzeba mieć jaja, żeby się tak szwendać. Ja mam i to duże. Chcesz? Hakon, jesteś tam? Ten kolego, dobrze, że żyjesz. Tak, złapali mnie i przesłuchali. Dobrze, nie zabili cię. Spotkajmy się na zewnątrz. Dobra. Już tak nic fajnie powiem. Zachowuj się tu dobrze, zrozumiałe? Ja się bardzo dobrze zachowuję. Obywatelu, nie możesz tu przebywać. Jeśli potrzebujesz pomocy, udaj się do dyspozytora. Jak nie mogę? Mogę! O wszystkie wasze plany, dziękuję. Zdjęcie cyknięte. Dobry dzień. Na patrolu zatłukłem 5 zarażonych. Ładnie. Mój rekord to 3. Bo wlepiają ci chujowe patrole. Gdybyś poszedł w okolice szpitala, miałbyś lepszy wynik. Możliwe. Ej, dobra, zobaczcie na jego twarz. To ilu masz taka? Serio? Gro, Techland, kurde. No, może jednak nie są identyczni, ale bardzo podobni. Wręcz to jest minimalnie przemodelowany model, jak to brzmi. Macie alkohol? Czasem się trafia. Ja znalazłem butelkę w czasie patrolowania piwnic. Czyli patrolujecie cały rejon? Ktoś to musi robić. To dzięki nam miasto jeszcze się trzyma. A ty co? Chcesz dołączyć? Nie jestem pewny. Co musiałbym zrobić? Przejść szkolenie. Ciężki wpierdol. Nie każdy wytrzymuje, ale nie potrzebujemy mięczaków. Nie jestem mięczakiem. Obywatelu, nie możesz tu przebywać. O, już dobra. Potrzebujesz pomocy, udaj milcz. Się do dyspozytora. Nigdy nie widziałem takiego stroju. Jestem gońcem. Gońcem? To znaczy? Należę do gildii gońców. Jest nas wielu. Skoro jest was wielu, dlaczego nigdy nie widziałem takiego stroju? Jesteśmy dyskretni. Powierza się nam cenne informacje, więc staramy się nie wychylać. Teraz trochę się jednak wychylasz. To prawda. Nasza baza znajduje się w centrum, a jedyna droga do niego prowadzi przez tunel metra. Przejścia pilnują stróżowie prawa i w tej chwili nie przepuszczają nikogo w żadną stronę. Więc na razie tu utknąłem. Szkoda, zwłaszcza, że akurat potrzebuję informacji. Nie mogę ci pomóc. Mamy obowiązek zachować poufność. Tylko szef gildii może udzielać jakichkolwiek informacji. Więc to z nim muszę pogadać. Można się jakoś inaczej dostać do centrum? Nie mam pojęcia. Na powierzchni pogranicze centrum miasta to ziemia niczyja. Zostało zniszczone w wyniku ataku chemicznego, który odciął tę dzielnicę od centrum. Powietrze i ziemia są zatrute. Tylko najdziwaczniejsze potwory mogą tam przetrwać. Cholera. Muszę się tam dostać. Tak czy inaczej. Powodzenia. Dużo nam nie pomogłeś, kolego. Dobra, a co jest na dole? Bo widzę, że tu jeszcze jest jakieś skupisko ludności. Kim ty jesteś? Z panem nie możemy rozmawiać niestety. Szukajmy trochę te okolice. Nawet mają wartaby. A tu co jest? Cały W! A nie, jest plecak. Jest plecaczek. Papieroski zawsze na propsie. Jestem palaczem, ale już zwykłych nie palę od lat 9. Taka stara dupa już jestem, no. Stara dupa się ze mnie zrobiła. Tu jest jeszcze jakieś wyjście. Dobrze widzę. Coś tu jest, ewidentnie. Pewnie nas nie przepuszczą, prawda? Powiem ci jedno. Jeśli Aitor nie znajdzie mordercy Lukasa,
to Jack Matt osobiście powiesi go za jaja. Aitor sporo zyskał na śmierci komendanta. Co chcesz powiedzieć? Nic. Tylko tyle, że gdyby Lukas nie zginął, Aitor nie zostałby komendantem. Podejrzewacie, że Aitor jest w to zamieszany? Podejrzewam, że jeśli będziesz podsłuchiwał, to marnie skończysz. A żeśmy sobie porozmawiali. Petty Seas, delicious food for your best buddy. Buy Petty Seas dog food in a new tasty price. Wow. Rozumiem, że to jest taki pedigree albo chappy. Dobra, tu mamy, widzę, spanko. Nie wierzę, żeby komendanta zabił jakiś koleś z bazaru. Spanko, ale my spanka nie chcemy. Co tu jest dalej jeszcze? Centrala zgubiliśmy z biega. Odbiór. No, już coś. To teren stróżów prawa. Przestrzegaj zasad, albo cię aresztujemy. Dobra, wyluzuj, to już sobie idę. Idę robić dalej questy. Wiemy, jak mniej więcej ich baza wygląda. Szału i rewelacji nie ma. Kobieta? Nie, to facet, Boże. Tak stanowi się jak kobieta. Więc wychodzimy z tego grajdołka. Już tu niby są jeszcze, kurde, jakieś... A, czekajcie, to nie jest wszystko. To nie jest wszystko. Wcale mnie to nie dziwi. O, panie, ja z tobą mogę porozmawiać? Nie mogę z tobą porozmawiać, rozumiem. Tu coś jeszcze jest. Słoneczko. Musicie nam pomóc. Inaczej rozpęta się bunt. Pomóż nam w śledztwie, a my pomożemy ci z bandytami. Mówiłem ci już. Nikt z bazaru nie ma nic wspólnego ze śmiercią Lukasa. To może pozwolicie nam przeszukać wasze domy, skoro wszyscy są niewinni i nikt nie ma nic do ukrycia. Trzymaj pachołków z daleka od naszych domów. Czyli kogoś ukrywacie. Czas się kończy, Karl. Jak nie wydacie mordercy, zrównamy wasz piękny bazar z ziemią. Kto sieje wiatr, zbiera burzę, Anderson. Nie przeceniaj swoich możliwości, staruszku. Aiden, chodź, jestem na dachu obok metra. Dobre, to jeszcze chcę porozmawiać z ludźmi, no halo. Liczę, że Aitor ma plan na problemy z wodą. Źle przez to wszystko wygląda. Oj, źle. Nic nie ma? Tak patrzę, czy nie ma tu żadnych nagrań, nic z tych rzeczy. W ogóle mamy chyba jakieś itemki, które moglibyśmy założyć. Tylko tak powoli się tutaj grzebie. Handluj. Wichajstry, mina. Unikalny medykament, wspomagacz odporności na obrażenia. To mnie nie interesuje. Amunicja porażająca strzały. Ciśnięcie. Trafia jednego wroga przed tobą wybuchem i natychmiast ich odrzuca. Spoko, ale jednak wolę nie. Iskra. Wzmacnia broń, dzięki czemu jej trwałość spada wolniej, każde uderzenie zmniejsza trwałość broni. Szczerze? Bez rewelacji. 3 sekundy nałożenia. Nie wiem, czy po prostu... A, bo to zmniejsza. O 1 sekundę aż. A co potrzebuję, żeby to ulepszyć? No, chciałbym to ulepszyć, no i co? A, trofeum zarażonego, dobra, luz. Teraz będzie uzdrawia 75 punktów zdrowia. To też może być fajne. To już 10 punktów. Kurde, ile to kosztuje? Trwałość wytrychu średnia. 4% do podstawowych obrażeń. To też jest fajne. O, nie wiem, co zrobić. Dobra, na razie tyle wystarczy. Muszę się zastanowić. Naprawdę, jeżeli chodzi o ulepszenia tych schematów i tak dalej, to jest fajne. Okej. Okay. Techland. Udam, że to są bliźniaczki. Naprawdę udam, że to są bliźniaczki, ale... Ale aż mi się wierzyć nie chce. Nawet kolczyki macie takie same, dziewczyny. No Techland, no tak się nie robi. Naprawdę tak się nie robi. No dwa NPC-ty obok siebie w takim samym modelu. Naprawdę... Kurwa, 4 lata robiliście tą grę. Brudna katana, ciebie to bym kupił. I chyba nawet kupię. 21 obrażeń. Nakrycie głowy, tutaj czas rozpoznania 1 i 2 sekundy. Rękawiczek nie mamy w ogóle. Zasięg zmysłu przetrwania plus 1 i 8. O, tutaj jest parkour.
O kurde. To bym sobie kupił. Mimo iż pancerz jest jeden, ale to bym sobie kupił. Buty sportowe. Ej, to my nie mamy butów? Przepraszam bardzo. Czy my nie mamy butów? No nie mów ta. Dobra, sprzedaj wszystkie przedmioty wartościowe. Niech to będzie. I kupujemy katankę. I tak. Po pierwsze, zobaczmy, co my w ogóle tutaj mamy. Czy ja mogę te bronie naprawić? To jest pytanie za milion punktów. Nie mam pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia. To na pewno chcę zmienić na katanę. Katana ma tylko dwa ulepszenia. Trzeba też o tym pamiętać. To możemy sobie włożyć. To ma 14 obrażeń, to ma 18. Da się sortuj według obrażeń. Do zdobycia rodzaju obrażeń. 27 punktów. Ohoho. To i tak zaraz siądzie. To ma 19 ten tasaczek. Ma 20. Ja bym zrobił to w ten sposób. I tutaj dał młotek. Dobra. I tu już mamy zrobione. Teraz to. Kominów nie mamy żadnych. Rączek nie mamy żadnych. Koszulki nie mamy żadnej. Widzę, że dwa karwasze są w sumie. Pod nie mamy żadnych i buty mamy dwa razy. Czyli nic nie mamy ciekawego. Narzędzia nocnego biegacza również nie mamy, co mnie bardzo niepokoi pod tym względem. Ale tak, to bym sobie tutaj dał. Te medykamenty niech tu zostaną. Tutaj widzę, że nie mamy nic oprócz tych guldenów. No dobra, trudno. Ale resztę myślę, że już chyba mamy. Umiejętności jakieś nam wpadły? Niestety nie. Bardzo długo się wbija te umiejętności. Naprawdę bardzo długo. A właśnie, jeszcze miałem zobaczyć te butki. Ubiór buty. Nie, to nie były buty. To były karwasze chyba. Koszt wytrzymałości minus 3-4%. No to bym sobie kupił. Brakuje nam kasy. Ja pierdzielę. Sprzedaj sprzęt. Weź mu tego obucha, sprzedaj. Ile mamy? 7, jeszcze jeden. Jeden za jeden? Dobra. I będziemy na zero. Będziemy na zero. Czy to by się zmieniło? Nie, na szczęście nie. Pokrycie tułowia, dodatek. Tylko czy my, aby na pewno możemy sobie to kupić? Dobra, zaryzykujmy. Jesteś w... I czy ty karwasze założysz? To nie są karwasze? O, są karwasze, Boże, już się przestraszyłem. Wspaniałym klientem. Dziękuję. Ja też dziękuję. Miło robić z tobą interesy. Tu nic nie ma. Wolałbym to robić w nocy. Ale widzę, że nie mogę. Czy tu już wszystko obszukaliśmy? Tu może porozmawiamy? Da się? Nie da się. Trochę flar. Innych tego typu rzeczy. Właśnie, ciekawe, czy będziemy mieć flary do dyspozycji. Aiden, wyświadcz mi przysługę i wejdź tam. Musimy uruchomić na nowo wiatrak. Hej, pielgrzymie. Dobra. Mówią, że Beskres roi się od truposzy alfa. Dobra, luz. Nie wiem. Ja gram dopiero dzisiaj drugi raz tą grę. Trzeci. Gdzie on jest? Tam jest. Akun! Jak tam? Wyłączmy latarkę. Panie Hakun, jak tam? No to czego od ciebie chcieli? Aitor chciał, żebym mu pomógł. Dlaczego cię nie było? Gdybyś tam był, tak jak mówiłeś. Ej, robiłem co mogłem. Nie wiedziałem, że ktoś został w tunelu. Śmierć Lukasa to poważna sprawa. Kochali tego skurwysyna jak ojca. Aitorowi brakuje charyzmy Lukasa. Nie będzie miał lekko. Aitor chciał, żebym mu pomógł. Aitor powiedział, że przepuści mnie do centrum, jeśli mu pomogę. Co? W czym miałbyś mu pomóc? Mam znaleźć broń Lukasa zwaną Łazarzem. Zniknęła z miejsca zbrodni. Wierzy, że jak ją znajdzie, namierzy mordercę. Łazarz, co? Taki wymyślny kastet, tak?
Znam faceta, który sprzedaje kradziony towar i inny szajs. Pasera? Trochę pasera, a głównie oszusta. W dodatku nieudolnego. Pół miasta ściga go teraz za długi. Jeśli ktoś jest dość głupi, by kupić especką broń, to właśnie on. Jak się nazywa? Hubert Kerbacos, znany jako chujowy Hubi. Codziennie rozkłada interes w pobliskim wiatraku i czeka na klientów. Pewnie sprzedaje espekom zielsko i gorzałe. Jeśli chcesz znaleźć Łazarza, pogadaj z Hubim. Ja sprawdzę inne tropy. Okej, bądźmy w kontakcie. No dobra. To tak wygląda, jak wygląda. Czy jest tu jakiś safe zone? To jest pytanie za milion punktów. Handlarze, jakieś nieodkryte miejsce. W ogóle to jest, widzę, że teren stróżów prawa. To jest ziemia niczyja. Terytorium ocalańców, ziemia niczyja. A reszta? Niczyja, stróże, ocalańcy. Okej, to teraz zaczynam mniej więcej rozumieć, jak to działa. Tu jest terytorium renegatów. Czyli albo będziemy za renegatami, albo będziemy za stróżami prawa, albo za ocaleńcami, przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, ale skoro już tu jesteśmy, to weźmy sobie może ten znacznik tutaj ogarnijmy. Co wy na to? Wiem, że miałem to robić w nocy, ale nie mam właśnie safe zone żadnego. Ale wiecie co? Już tak po chwili dłuższej. Człowiek wydaje się, że przyzwyczaja się ogólnie właśnie do tego parkouru. Już wiem mniej więcej, na co ma zwracać uwagę, jak ma skakać i tym podobne. Jest fajnie, fajnie, nie powiem. Tu coś jest, opuszczony sklep. Spadaj na... Bam, busto, cholery. No, bandyta złapany. I łup jest z nami. Czy też możemy? Możemy cię przeszukać. Dobra, 23 golda. Tylko tak, tu gdzieś był chyba sklep, prawda? Szukajmy to. Jak z naszymi brońmi? To jest pytanie. Brudna katana. Czy ja mam w ogóle jakiekolwiek surowce, żeby sobie zrobić jakąś nową broń? Wytwarzanie. Medykamenty, wichajstry, to nie jest to. Modyfikuj. Ale i tak nie mam do części środkowej nic. Fuck. Naprawa broni do 50%, do 50 punktów wytrzymałości. No dobra. Niech będzie. Katana elektryczna. Świetnie. No, teraz można bić. Jestem Samurai Jack. Oj, mamy w końcu ule. Boże, jak ja się za wami stęskniłem. Nawet grzyby. No, i tutaj to jest sporo tego. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Rumianki, jakieś inne duperelki. Bardzo fajnie. Trochę lawendy. Żywicy. Nasz Aiden w ogóle wody nie potrzebuje, o dziwo. Ale nie będziemy go za to ganić. Wiecie co? Chciałbym sobie jeszcze przed pójściem do tego sklepu poniżej, bo myślę, że to właśnie... Ouuu. W tą stronę, w tą stronę. Chciałbym sobie jeszcze wejść tam na górę. O tu. Bo nie używaliśmy jeszcze w sumie lornetki. 24 aktywuj wiatrak. No dobra, tu będzie safe zone. Jak ja się tam mam dostać? Ja mogę po drzewie? A, Aiden sobie skacze po drzewach. Nie wiem, jak ty to robisz, stary. Ale ewidentnie masz z tym problem. Dobra, czyli rozumiem, że to jest taka zagadka parkurowa. Łocie, ale to jest fajne. Dobra, czyli rozumiem, że musimy się przetrzymać na tym. Dobra. Chodź, Aidenek, wchodź. To jest twoja pierwsza próba parkouru. Twoją wytrzymałością może być to ciężkie, aczkolwiek myślę, że damy radę. Kto się zatrzyma? Nie możemy za długo czekać. O. Dobra. Hop, i wchodzimy.
Dobra, tu już mamy, tu możemy przejść po tej stronie. I jesteśmy na górze. I co? Bezpieczna strefa, rozumiem, tak? W ten sposób teraz działa. Sancho Panza, odblokowane osiągnięcie. No dobra, czyli taki wiedźmin w pigułce. Ojej. Co tam wisi w powietrzu czerwonego, przepraszam bardzo? Konstrukcję frakcji. Aktywowanie wiatraka tworzy wokół niego bezpieczną strefę, w której znajdzie się punkt odpoczynku, chroniony przez światło UV. Aktywny wiatrak pozwala zamienić pobliskie opuszczone konstrukcje w konstrukcje frakcji. W budynkach tych pojawiają się handlarze, zapewniają ci też one dodatkowe źródło światła UV nocą, także możliwość podjęcia się nowych zadań oraz wyzwań. Charakter konstrukcji frakcji zależy od tego, kto kontroluje pobliski obszar. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, musisz przypisać obiekt danej strefy do stróżów prawa lub ocaleńców. Od twojej decyzji zależy, kogo w danym miejscu napotkasz i jakich zadań będziesz się mógł podjąć. No dobra, czyli co? Teraz mam zdecydować, kogo to jest? Czy jak? Czy jak? Dobra, konstrukcja ocaleńców na tym obszarze. Wow! W sumie nie użyłem Q jeszcze, ale to jest chyba bezpieczny obszar teraz. Tacy wolni jesteś, ta sami sobie nie umieliście bezpieczników włączyć. Gałgany. Dobra, tutaj widzę, że się troszeczkę to pozmieniało, no i to ewidentnie. Czyli co, możemy odpalić nockę. Dzień dobry, panie handlarz. Co tam pan ma? Ale ja jestem bałwan. Po co ja kupowałem tę katanę? No nie. Ale jestem bałwan. Bałwan totalny. Jakieś pięcioliki nam tutaj sprzedaje. Przyjemność, przyjemność. No troszeczkę z tobą gorzej. Mógłbyś nam, nie wiem, pół tanio to puścić czy coś. A to widzę, że tutaj nie bardzo chciałeś. Dobra. Idźmy spać. Gdzie tu jest śpiłka? No wiem, wiem. Kuciaciek? Dwa kuciaczki. Wow. W ogóle kuciaczki są w sumie jednym z najłatwiejszych takich zwierzątek do hodowli. Wiecie o tym? Pojemnik z inhibitorami. Rozpoczęła się noc. Twoja odporność spadnie. Okidoki. Okej, dobra. Gdzieś tutaj jest pojemnik. Gdzieś tu jest pojemnik. Proszę mi tutaj tego nie włączać. W tą stronę, teoretycznie w tą, bardziej w tą stronę. A jeszcze bardziej w tą stronę. Mniej więcej gdzieś po tej stronie. Ja wiem, wiem. Tutaj jest. Dzień dobry, inhibitorki. Proszę wziąć to. Uj, to dwa! I wygodne trampki. Rozumiem, że tutaj przyjacieli nie spotkamy w tej chwili, bo tu jest teraz noc. Prawda czy nieprawda? Czy oszukują? Wspomagacz odporności. O, to też sobie wezmę. Ale bym ominął. To tak, trzeba pamiętać, że jestem zarażony. I aż tyle czasu to ja nie mam. I teraz tak, pytanie, bo w sumie odporności już mam, czy nie, inaczej. W sumie wytrzymałości mam sporo, odporności mam mało. Pytanie, co bardziej mi będzie potrzebne? Bo jak było widać w sumie w tym tunelu, no odporność również się przydaje. I to mega się przydaje. I czasem może być to główny powód, do którego na przykład ominiemy właśnie inhibitory. Bo nas po prostu nie będzie jak tam stać dojść. Już w tej chwili widać, że mamy dosyć potężny problem z odpornością. Ja też muszę ogarnąć, czy to jest w ogóle urf, no bo jak tam zwiększam 10 sekund, to sobie niech dupę wsadzą, nie? Tak to już nie będzie urf. Ale jak to na przykład zwiększy, nie wiem, o minutę, no to spoko, to już wtedy warto, warto. Obelki to jest przyszłość, nie jakaś tam trakcja. Dobra, to już chyba wszystko, prawda? Przynajmniej na tym piętrze.
No ale tutaj czystki są w tej chwili. Niby zombiaki są żwawsze i tak dalej. O, właśnie o tym mówię. Ale jednak, no... jest łatwiej tutaj to eksplorować. W nocy jest stanowczo łatwiej. Może i są te wyjce i tak dalej, ale ogólnie, jeżeli chodzi o budynki, to jest 100 razy łatwiej. Dobra, tu już nic nie ma. A mi się aż tak bardzo nie chce iść. Nie na tyle, żeby się z nimi tłuc. Dobra, wejdźmy na górę. Chodźmy do światła słonecznego, walnijmy sobie te inhibitorki. I zobaczymy, jak to dalej pójdzie. To jest chyba jakaś drabinka, prawda? Prawda. Dobra. Światło UV, pyk, pyk, pyk. I klikamy U, a raczej nie klikamy. Dobra. Dostępne ulepszenia 0. Aha, czyli my jeszcze tego nie mamy. Musimy jeszcze jeden inhibitor znaleźć. O nie. No dobra, to dupa. Totalna. Totalna dupa. A co jest tutaj? Dobra, zobaczmy sobie w sumie. Teraz jestem ciekawy. Bo widzę, że jednak te znaki zapytania i tak dalej naprawdę są warte zwiedzania. Może to po prostu fart nowicjusza, tak też może być. Dobra, to gdzieś tu było? To było tu na dole. Co tu było? Niezbadane miejsce. No, ja tu widzę tylko jedno miejsce. Masę zombiaków. Jakbym miał Mołotowa, ryzykowałbym. Tak mi się nie opłaca. Znajdź złodzieja kastetu. Jezu, mogli to wziąć na zwykły klawisz, a tak dupa. Dobra, idziemy do wątku głównego w takim razie. Może coś zdążymy sobie porobić. Może zdążymy sobie coś porobić. Jak najwięcej fabułki. To jest sprinter? Kurde, nie! Ale się spieprzyłem. Wow. To nie klejcie jedynce, żebym się złapał. A tu nie. Pasieki! Znów moje ulubione miejsce, będą apteczki. Jest dobrze. Tu jednak potrzebuję dużo apteczek. Dużo, dużo. Grzyby też się przydadzą. To też wezmę, będzie na handel. Jestem Janusz biznesu, więc mi to tam lotto. Trochę żywicy. No mówię, śmieszy mnie to, że w sumie Aiden nie boi się pszczół. W żaden sposób. 175 metrów. Aha, tam jest krzykacz. Może mnie nie zobaczy? Chyba mnie nie zobaczył. Dobra. Trochę staminki się odnowiło. Nadal zapominam o tym, że my tu jednak mamy, kurde, wytrzymałość ograniczoną. Tam jest jakaś skrzynia i to taka większa. Nagranie, właśnie, ja muszę wam te nagrania wypuszczać jeszcze. Obiecuję, że w następnym odcinku to puścimy i dowiemy się więcej o przygodach naszego bohatera. Pobocznego, że tak powiem. No, dawaj, dawaj. Zbieraj, zbieraj. Mamy jeszcze mniej więcej pół czasu. Otwieraj tę pufę. Otwieraj tę pufę. Tam nic nie ma. Chyba nie na tyle, żebym się tam udawał. Dobra, ale tu widziałem skrzynkę. Gdzieś tu była. Jaciółko ma skrzynko. Gdzie jesteś? Ja tu mogę wejść w ten sposób? Ja cię tu widzę. Ja cię tu widzę. Gałgenicho. Tu jest otwarte? Nie. Tu nie jest otwarte. Dobra, biegniemy dalej. Biegniemy do zadania. Znajdźmy tego Huberta. Czas na eksplorację może będzie w następnym odcinku. Jak już troszeczkę spowolnimy. A może nie. Bo chcę nadgonić innych youtuberów, którzy już grę mieli wcześniej oczywiście niż ja. Dobra, bo konstrukcję frakcji to jest tutaj? Gdzie jest ta konstrukcja? A tam jest konstrukcja frakcji. Wow. Panie Aiden, proszę mi tutaj nie kaszleć to raz. Mam cię.
Mam sprintera. Wow, to pełno rzadkie. Mięsna przynęta. No ja on miał tą fałkę, to nam powinno troszeczkę to pomóc. Powinno nam to pomóc, ale widać, że nam nie pomoże. No. I już w ostatnim odcinku sobie to odblokujemy. Ale moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Link do Discorda, jak i do harmonogramu macie w opisie filmu. Trzymajcie się, grał dla was Shiro. Hej, hej!